To są duże zbiory, to jest kolekcja, która została zgromadzona przez Zofię Komedarczyńską, żonę Krzysztofa Komedy, w przeciągu 40 lat po jego śmierci. To jest ponad 300 fotografii z całego okresu życia Komedy, dokumentujących zarówno jego życie, jak i twórczość, środowisko, w którym się obracał. Jest to kilkaset dokumentów pisemnych, takich jak nuty, z których część jest pisana przez niego własnoręcznie, ale również na przykład umowy filmowe, które zawierał, listy do rodziny, listy do znajomych, duże archiwum. Biorąc pod uwagę to, jak żył w ciągłej podróży, to archiwum jest duże. Gdzie będzie można zobaczyć to wszystko? Po pierwsze, część tego archiwum jest już dostępna na internetowej stronie Komedy, oficjalnej stronie Komedy. Utworzyliśmy z panem Krzysztofem Balkiewiczem internetowe Muzeum Komedy. Tam można się zapoznać z częścią tych dokumentów. Natomiast Biblioteka Narodowa, po dokonaniu koniecznych zabiegów w celu reparacji tych dokumentów, udostępni je w formie elektronicznej, a w wyjątkowych wypadkach, myślę, że i materialnej, do wglądu. Wszystkie, w naszym założeniu wszystkie dokumenty Komedy, niezależnie o tym, co mówią, jeżeli nawet mówią rzeczy negatywne, muszą być dostępne, ponieważ Komeda jako twórca, jako postać jest własnością społeczeństwa, jest ważną postacią, jest wzorem dla następnych pokoleń artystów i cała wiedza o nim powinna być ogólnie dostępna.